Dobra, i teraz jeszcze jedna rzecz, trzecia. Jakim przyjacielem? Co jest? My jesteśmy wrogami i będziemy się napi***ać dzisiaj w szachy. Myślałam, że to taka... przyjacielska rozgrywka. Ale najwyraźniej... trzeba komuś spuścić w pie***, bo się panoszy za bardzo. Gotowi? Więc penis samca kaczki jest w stanie w ciągu zaledwie ułamka sekundy wypełnić się limfą, a następnie wystrzelić nasienie. I w proporcji do długości ciała jest to penis całkiem okazały, bowiem kacze przyrodzenie jest spiralne, skręca się zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara i może mieć długość nawet ponad 20 cm w stanie tej kuriozalnej erekcji. Niektóre gatunki kaczek mają nawet na penisie swego rodzaju kolce, które najprawdopodobniej mogą usuwać spermę samców, które spółkowały z samicą przed nimi. Co ciekawe, po każdym okresie godowym penis samca... What the fuck? Co ja właśnie k***a zobaczyłam? Nie pamiętam jak coś. Aha. No, ty źle pamiętałeś, 31. Ja mówiłem, że pod koniec miesiąca. Ale przypomniałem, że 30. Ja nie pamiętaj, sprawdziłeś się na Facebooku. Kategoria ekspresowe no kasowanie. A co jak ekspresowe kasuje browary? Hej, hej Monika, hej podej Monika. Hej Monika, hej podej Monika. Hej Monika, hej podej. Okej, instead of Monika jest kura. Hej podej kura. Ja tego nie miałem. Monka jest. Przestraszony nosorożec. Nice! Wow. Fa, jak 1:1. No, 1:1. Nosorożec. Mamy nosorożca w domu. Nosorożec źle trafił. Nosorożec teraz, proszę. Co to jest? No właśnie, to im jest gorsze. Klonizacja trawę. A mojego się czepiają, to sorożca. Kolejno padł. Hefalump ma nos i jako Terek brakuje Makłowicza, co robi hihi. Nosoroczłowiek je zielone, coś co nie jest wegan. Piwo? Jasne. Mogę zerować. Ale trino nie. Nie wiem. Nie wiem za ile. Bo chodzi o to, guys, że jak wyzeruję piwo, to skończę streama prawdopodobnie. Nie wiem, czy jestem w stanie wyzerować piwo, a potem zacznie mi się język plątać za bardzo. Boże, muszę sprawdzić, czy moja mama tego nie ogląda. Bo jak się okaże, że faktycznie w 5 sekund potrafię wyzerować piwo, to ja się już z tego nigdy w domu nie wytłumaczę. Prawie. Kala blika, kala kora. Du var bara 14 vårar. Hästens hand och visa mig vägen. Jag är din i alla lägen. Koń bity będzie? No ale koń to tam ch***. Kosmos jadę po Karol Krawczyk, Danka krzyczy, Tadzik na górę. Tadzik dzisiaj jej nie posłucha, bo Tadzik przed chwilą zarzucił pigułę. To taką dawkę, że z inspektorem gadżetem w kosmosie wrzucali miksy zwiedzające. Zły dobór słów, zły dobór słów. Bo zamiast tych skupów rupek zaczął jeść piguły. Czy to, co was ostatnio zadziwiło, to była... ogon albo wagina gołębia? Czy my będziemy teraz oszołomieni? Nie, nie gołębia. W przypadku gołębia... A to co? Mamy oceniać modelki? Nie! Macie ocenić sukienkę, którą mam kupić. Ej kurwa, ja tak wybieram, a przecież jest jeszcze jedna osoba w jury, która ma taki decydujący głos.
Mama. Żarłacz biały ma bardzo czuły węch. Potrafi wyżyć jedną kroplę krwi w 115 litrach wody. Jego umiejętność ustępuje jedynie Katarzyna Paciorek, która jest w stanie wyczuć wino w sąsiednim pokoju jeszcze przed jego otwarciem. Hej, hej, kurra, hej, podej, kurra. Ja, chodźmy. No, Johan, do... Johan! Now what? Chcesz zobaczyć dupę? No a jak? Dobra, ale nie wiem, czy jesteś na to gotowy, okej? Okay? Wierzę, że jesteś. Ale rączki na biurko, panowie. Zdrówko, omelet. Ale tu będzie znowu penis. I nie są to takie zwykłe penisy. Okresowo w mediach robi się o nich bardzo głośno ze względu na ich właśnie niezwykłość. I teraz z góry uprzedzam, że jeżeli ktoś jest bardzo wrażliwy, to przez najbliższe 30 sekund powinien mnie tylko słuchać, bo zobaczycie penis kaczki w akcji. Dlaczego? Dlaczego ty masz takie nagranie? Ty, to jest antynożowy słoik. On ma tu takie coś, widzicie, takie szklane i nie da się podważyć tego nożem. O k***a. Hej kura, hej podej kura, hej kura, hej podej kura, hej kura, hej podej kura. Przez wątpliwej co mi pomberia, precis som lutande tornet i Pisa. Tornet står där än idag, och här står du och här står jag. Hej hej kura, hej podej kura, hej kura, hej podej.